Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry w kolejnym odcinku, który mógłbym nazwać pod hasłem co dalej z tą Ameryką, co dalej z USA. Moimi gośćmi po raz kolejny zresztą są Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Mikołaj Woski-Teperek, niepoprawny dyplomata. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Panowie, co z tą Ameryką? No dobra. Obserwując ostatni miesiąc, no to dużo się dzieje. Sądziłem, że będzie w ogóle sezon ogórkowy i że wyjazd na urlop jako jakiś taki obserwator czy analityk stosunków międzynarodowych, w tym właśnie oczywiście tej Ameryki i co z tą Ameryką, sądziłem, że będzie dość spokojnie, a okazało się, że walka polityczna i wewnątrz i to, co się działo w sierpniu, no było zaskakujące na pewno dla wielu, ale gotowało się przez 20 lat, bo chyba najważniejsze takie wydarzenie ostatnich tygodni, no to jest ten nieszczęsny Afganistan. I pewnie będzie chciał zapytać, jak to wewnętrznie się odbiło na Stany Zjednoczone, na prezydenta, na społeczeństwo amerykańskie. No cóż, wydaje mi się, że gdyby zapytać się wszystkich Amerykanów, czy chcieli tego wyjścia z Afganistanu, to pewnie by powiedzieli, że tak. Tylko styl, w jakim to było, może się odbić echem, a kolejne wybory midtermowe no już za rok. Mateusz, właściwie można za to winić Bidena, za to, co się stało w Kabulu? Po części oczywiście trzeba. To jednak on sprawuje władzę i kontroluje w pełni to, co robią Stany Zjednoczone, a czego nie robią, jakich decyzji nie podejmują. Oczywiście wycofanie z Afganistanu to było hasło ciążące politykom amerykańskim od właściwie ponad dekady, tak? Jeżeli uwzględnimy kampanię Baracka Obamy w 2008 roku, który już mówił o kończeniu bezkresnych wojen, no to mamy to hasło, które zaczęło już po prostu ciążyć, przestało być taką obietnicą w pewnym sensie realną do spełnienia. Ono było atrakcyjne politycznie, ale wydawało się, że jest bardzo trudne. Każda administracja i Obamy za pierwszej, za drugiej kadencji i później Donalda Trumpa borykała się z problemem, jak to wycofanie przeprowadzić. Nigdy nie było dobrego momentu do tego. Joe Biden postanowił decyzję, czy raczej rekomendacje wojskowych, by jeszcze się nie wycofywać, by jeszcze redukować obecność wojskową, ale nie kończyć jej ostatecznie, by ona zabezpieczała obecność dyplomatyczną. Wojskowi zresztą rekomendowali to w taki sposób, by ewentualnie dyplomację zredukować do zera i dopiero wtedy myśleć o całkowitym wycofaniu wojsk, co ostatecznie faktycznie teraz miało miejsce, tylko w warunkach kompletnego chaosu. Biden przecież planował utrzymać placówkę dyplomatyczną w Kabulu, jakby nie było bardzo liczną, bo tam łącznie kilka tysięcy personelu amerykańskiego, ale i przede wszystkim Afgańczyków, którzy pomagali tam na miejscu, w Kabulu się znajdowało i liczyli na to, że amerykańska dyplomacja będzie pełnić rolę takiego łącznika pomiędzy talibami, po których spodziewano się oczywiście, że będą próbowali przejąć władzę, choć bardziej lokalnie w Afganistanie, a rządem, który jakoś w Kabulu się utrzyma. To się nie wydarzyło, oczywiście to się nie udało i w związku z tym jakoś Bidena za ten chaos trzeba winić. Tylko jeżeli spojrzymy na to, że słupki poparcia, o tym jeszcze na pewno zdążymy dużo powiedzieć, Bidenowi spadły, szczególnie w pewnym sensie po tym, jak talibowie przejęli władzę w Kabulu, to poparcie zaczęło Amerykanów dla działań Bidena spadać. Natomiast szczególnie po tym, gdy w zamachach w Kabulu zginęli amerykańscy żołnierze, no to był cios dla jego prezydentury. Natomiast od tych wydarzeń minęło lekko ponad tydzień, a pozycja Bidena już się odbudowuje. Sondaże z mijającego tygodnia pokazują, że to poparcie już ponownie znowu wzrasta, bo ostatecznie to, co już zostało zasygnalizowane i to, co na dłuższą metę zostanie zapamiętane, to, że decyzja o wycofaniu z Afganistanu, wojskowym wycofaniu z Afganistanu była słuszna. To Joe Bidenowi będzie zapamiętane. Chaos to jedno, ale on wydaje się, ja szczerze myślałem, że ten chaos będzie miał wpływ taki krótko, ewentualnie średnioterminowy, w tym sensie, że właśnie na wybory połówkowe na przykład będzie wpływał. I Republikanie na pewno to wykorzystają, nie wierzę, że nie. Natomiast mam wrażenie, że już po tygodniu Amerykanie trochę zapominają. Śmierć Amerykanów, amerykańskich żołnierzy to tragedia, ale cały chaos wokół
trochę się o tym zapomina. Ważniejsze jest to, co Joe Biden teraz będzie robił z COVID-em, jak reaguje na sezon huraganowy. To jest bardziej interesujące i właśnie tydzień już po Joe Biden odbudowuje swoją pozycję, więc podsumowując tę przydługą trochę wypowiedź, należy Joe Bidena winić, ale Amerykanie już trochę zapominają o tym. No właśnie widzę, że Amerykanie mają dosyć krótką pamięć i tu pytanie, czy no właśnie Donald Trump stwierdził, że zrobiłby to lepiej, że nie pozwoliłby na pogrążenie Ameryki w ten sposób. Tak, znaczy no, na podstawie sondaży opinii publicznej Biden rzeczywiście nie najgorzej wypada i spadło to po Afganistanie i już się odbija, ale on jest dość dobrze oceniany, w szczególności przez swoją partię, która wydaje mi się, że wyniosła pewne lekcje z porażki w 2016 roku. Jest przede wszystkim zjednoczona w różnych, w wielu aspektach tak naprawdę. No ale czy jest to prezydent skuteczny? No na pewno odpowiedź, na pewno jest jeszcze za wcześnie, bo rządzi tak naprawdę dopiero 9 miesięcy. No i poza sytuacją w Afganistanie czy sytuacją na granicy z Meksykiem, to nie było do końca czasu, żeby się wykazać. I rzeczywiście to, co Mateusz tutaj powiedział, że zobaczymy jak huragany, zobaczymy jeszcze jak COVID. No ale poza tym też z drugiej strony wydaje mi się, że on ryzykował tym Afganistanem i wziął to na klatek. On cały czas mówi, z jednej strony to nie moja wina, ale z drugiej strony biorę pełną odpowiedzialność. I on jest tym prezydentem, który wziął tą odpowiedzialność, wziął to na klatę, no bo też nawet jego konkurenci, ale także jego sojusznicy nie wiedzą do końca, czy on w ogóle będzie chciał kandydować w 2024 roku, czy będzie też do tego po prostu fizycznie, zdrowotnie zdolny, co republikanie na pewno będą i cały czas wykorzystują, że śpiący Joe tutaj na wakacje jeździ, nie ma go, Kamali tu już w ogóle nie ma, więc może dla Kamali nawet lepiej, że w związku z tym, że się trochę odsunęła na bok, nie ma jej twarzy tak naprawdę przy całej sytuacji w Afganistanie, jakby to wszystko poszło na prezydenta. Mateusz wspominał, że tutaj Biden odbudowuje swoje notowania, ale jeszcze właściwie kilka dni temu widział informacje w polskich mediach, że jego poparcie spadło. Rozumiem, że w ciągu tych ostatnich dni wydarzyło się coś nadzwyczajnego, że Amerykanie rzeczywiście stwierdzili, no dobra, nie jest tak źle, trzeba na tę amerykańską politykę popatrzeć z innej strony. Myślę, że najgorsze będzie, jeżeli będą potencjalne ataki terrorystyczne w niedalekiej przyszłości. 20 lat po 9-11, po wydarzeniach z 11 września, po tym jak Al-Kaida zniszczyła dwie wieże World Trade Center w Nowym Jorku, no i te obawy teraz wracają, czy... I to może też skutkować w najbliższych latach, nie? Każdy kolejny zamach terrorystyczny, czy na ziemi amerykańskiej, czy ziemi sojuszniczej, na przykład w Europie, Unii Europejskiej, no wszyscy będą wskazywać palcem na Bidena. Biden zapowiedział też ujawnienie dokumentu na temat ataku na World Trade Center. Czy coś wiemy na temat, co się może w nim znaleźć? To jest ciekawy wątek. To bardzo ciekawy wątek. Amerykanie nadal nie wiedzą tak naprawdę. Nie wiem, czy do końca do tego odnoszą się te dokumenty. Co dokładnie oczywiście się w nich znajduje, to się dopiero przekonamy. Natomiast chodzi przede wszystkim to, na czym skupia się amerykańska opinia publiczna, zresztą nie tylko amerykańska, skoro o tym rozmawiamy, to udział Saudyjczyków, a właściwie saudyjskiego rządu, bądź osób reprezentujących, czy będących członkami saudyjskiego rządu, ale reprezentujących własne interesy. Na ile oni wspierali zamachowców, którzy brali udział w atakach na 11 września, no bo musimy przypomnieć większość z nich, by była obywatelami Arabii Saudyjskiej. I tutaj przez 20 lat się nie udało tej sprawy rozwiązać. Istnieje potężny pozew od rodzin ofiar zamachów na World Trade Center i na Pentagon przeciwko właśnie, znaczy to tam stronami jest też biernie amerykańska administracja, bo chodzi właśnie o udostępnianie dokumentów, które przez kolejne administracje były wstrzymywane. A oni po prostu chcą się dowiedzieć prawdy, na ile tam powiązania pomiędzy właśnie no, przed decydentami nie afgańskimi, tylko saudyjskimi, mogły być wymierzone bezpośrednio w funkcjonowanie państwa amerykańskiego. Na ile to jest nie tylko terrorystyczny, w tym sensie, że zaplanowany wyłącznie przez Osamę Bin Ladena i Al-Kaidę, no, zamach na właściwie całą cywilizację zachodnią, bo taka była tego symbolika, mimo że był wymierzony bezpośrednio w Stany Zjednoczone, to oczywiście chodziło o szerszy kontekst terrorystom, no to tutaj jest to pewien
zapowiedź, która na pewno jest wyczekiwana. Czy to działanie było bardzo długo wyczekiwane, nadal jest wyczekiwane. Pytanie, co się w tych dokumentach ostatecznie znajduje, na ile one rzucą nowe światło, jakieś takie przełomowe na sprawę. Ciężko póki co powiedzieć. Faktycznie to, o czym Mikołaj wspomniał, to zagrożenie atakami terrorystycznymi, czy to w Europie, ale przede wszystkim na terenie Stanów Zjednoczonych, to Amerykanie tego się obawiają, ale to by była pewna porażka, nawet właśnie w państwach europejskich, które przecież uczestniczyły w misji w Afganistanie, część z nich, tak jak Polska, angażowała się też w Iraku, w tę globalną wojnę z terroryzmem, jak to się nazywało, to by był tragedia, naprawdę symboliczna tragedia, bo w pewnym sensie nie chcę budować takiej retoryki, ale to by pokazywało, że po 20 latach kto wygrał? Kto wygrał globalną wojnę z terroryzmem, skoro kilka tygodni po zakończeniu obecności w Afganistanie spodziewam się, że jeżeli ktoś tutaj, jakaś grupa stanowi zagrożenie, to jest to państwo islamskie prowincji Chorasan w tym momencie, tak, które już jeszcze przed wycofaniem Amerykanów odpowiadało za ataki w Kabulu i prowadzi intensywną kampanię póki co, znacząco rozwinęło swój potencjał w ostatnich tygodniach, między innymi dzięki temu, że talibowie wypuszczali więźniów i wśród nich znajdowali się między innymi członkowie właśnie państwa, tak zwanego państwa islamskiego prowincji Chorasan, ale też oczywiście członkowie Al-Kaidy, którzy byli przetrzymywani za działalność terrorystyczną. Inne ugrupowania mają jeszcze tygodnie czy miesiące nawet na odbudowanie i zagrożenie z ich strony dopiero będzie rosnąć. To jest trochę dalsza perspektywa. Natomiast faktycznie, gdyby w tej perspektywie 20 lat, obchody 20 lat tych tragicznych wydarzeń z 11 września, coś się wydarzyło, przerażająca symbolika dla Stanów Zjednoczonych i dla całej cywilizacji zachodniej, dla państw europejskich. Nie chodzi tutaj o powtórkę wydarzeń z 11 września, absolutnie, ale cokolwiek, pozwoliłoby takie symboliczne zwycięstwo odnieść ugrupowaniom terrorystycznym, to perspektywa dla mnie osobiście przerażająca, o której nie chcę myśleć, choć jednocześnie gdzieś tam z tyłu głowy, skoro o niej rozmawiamy, to chyba wszyscy jednak gdzieś dopuszczają, że jest to możliwe i byłoby to przerażające i dla samej prezydentury Bidena, żeby się jakoś do niej odnieść, no na pewno potężny cios, który powiedziałem już trochę o tej odbudowie wizerunku prezydenta, bo ona faktycznie się z dnia na dzień poprawia, tak jak wspomniałeś, jeszcze w środę czy w czwartek polskie media informowały o tych spadkach na poziomie 42-43%, to już właściwie był efekt odbudowy, zależy oczywiście od sondaży, te najbardziej drastyczne czasem wskazywały na poparcie dla Bidena poniżej 40%, 38% poparcia, 39%, te 42-3% to już jest trochę lepszy wynik. Teraz nawet sondaże, które skończyły się pod koniec sierpnia, w pierwszych dniach września, 1-2 września, wskazują już nawet na powrót do 47-48% poparcia. Oczywiście wiadomo, to się różni, zależy od konkretnej sondażowni, trzeba to trochę sobie przelewać przez filtr, ale wygląda na to, że ta pozycja się trochę odbudowuje. Gdyby coś się 11 września, nie daj Boże, wydarzyło, myślę, że ponownie mielibyśmy pewien kryzys wizerunkowy i Joe Biden ponownie musiałby się tłumaczyć publicznie przed amerykańskimi obywatelami z tego, co się wydarzyło. Jest to też widmo zemsty, które właściwie nie dotyczy samego Joe Bidena, tylko też poprzedników przecież jego, bo przecież z samego Guantanamo Amerykanie wypuścili 700 osób, więc Afgańczycy też są zdenerwowani i talibowie, i ci, którzy byli Afgańczykami i dołączyli do talibów. Także jest też to widmo tej zemsty totalnej, tak? 20 lat jednak w Afganistanie. A jeżeli jesteśmy przy temacie terroryzmu, myślicie, że Stany Zjednoczone chcą być tym globalnym policjantem i gdzieś jeszcze angażować się, czy to tylko taka opcja zwijania się z różnych części świata? To ja może krótko rzucę. Jestem ciekaw, jak Mateusz tutaj, czy się ze mną zgodzi, bo mi się wydaje, że dalej chcą być tym hegemonem, tylko priorytety się po prostu zmieniły. Jest oczywiście wielki, gigantyczny odwrót z Bliskiego Wschodu, który właściwie stopniowo zapoczątkował już Obama z Trumpem i wydaje mi się, że jest taki zwrot może właśnie w kierunku Tajwanu, gdyż wydaje mi się, że zbliża się w pewnym sensie taka nieuchronna konfrontacja z Chinami. Trump i Republikanie chcą znowu zwrotu w kwestii częściowego wycofania się z atlantyzmu i NATO. Trump przecież chciał wycofać część wojsk USA stacjonujących w Niemczech, więc jakie mogą być to kluczowe regiony teraz dla USA? Wydaje mi się, że Tajwan, Japonia, Wietnam, Australia i Pacyfik.
No bo Chiny i walka z nimi, która jest podzielana w tej chwili przez obie partie, więc to już mamy uzgodnione chyba, że jest tym konkurentem, tak jak Joe Biden sam powiedział, są to Chińczycy, a tradycyjnie Europa nieco straciła na znaczeniu, jest dalej ważna, ale chyba nie jest aż tak istotnym priorytetem dla obecności amerykańskiej. No ja tych różnych historii, scenariuszy o tym, że zaraz coś wybuchnie na Tajwanie, słyszałem dosyć sporo, eksperci też podczas moich rozmów podkreślali, że tych tajwańskich końców świata było naprawdę wiele. Na ile właściwie Stany Zjednoczone patrzą na Tajwan i na to, co się działo w Afganistanie? Czy to też jakby nie przysłoniło nam oczu właśnie na Pacyfik? Właśnie jeżeli chodzi o sam Afganistan, to widziałem bardzo dużo opowiązanych opinii, że no, Tajwan mógłby zostać porzucony w taki sposób, jak został porzucony w pewnym sensie, bo został pozostawiony sam sobie. O słuszności tej decyzji to już jest inna kwestia, bo skoro rząd afgański i armia afgańska nie była w stanie państwowości utrzymywać, to dlaczego mieli to wiecznie robić Amerykanie? I nie chcę tu wchodzić właśnie w dalsze szczegóły, może skupmy się na tej hegemonii Stanów Zjednoczonych. Tajwan jest ważny, niewątpliwie jest bardzo istotnym lewarem, jeżeli mogę takiego słowa użyć, jakim Stany Zjednoczone próbują wyważać swoją rywalizację z Chinami w strefie takiej polityczno-militarnej, bo tu wsparcie wojskowe amerykańskie dla Tajwanu jest bardzo istotne. Tajwan zresztą był pierwszym odbiorcą amerykańskiego uzbrojenia w ramach procedur Foreign Military Sale w 2020 roku, więc tutaj to wsparcie jest naprawdę duże. I zmiana stosunku do Tajwanu w tym sensie, że to jeszcze Donald Trump zmienił trochę podejście, zaczął bardzo jawnie wspierać Tajwan w momencie, kiedy też ta rywalizacja amerykańsko-chińska wyszła bardziej na jaw, kiedy postawa amerykańskiej administracji za prezydentury Trumpa zrobiła się po prostu ostra i stanowcza. Tajwan stał się takim narzędziem, ale w bardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa, to znaczy Amerykanie nie używają Tajwanu, nie wykorzystują go może w taki sposób za wszelką cenę, by rywalizować z Chinami, wspierają go, dążą do tego, by Tajwan się utrzymał jako podmiot w miarę niezależny, bądź w do pełnej niezależności od Chin, co oczywiście jest trudne. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie rywalizację wojskową z Chinami, o Tajwan, tych scenariuszy faktycznie można się nasłuchać ogrom, absolutnie różnych z krótką, średnią perspektywą czasu, 5-7 lat, kiedy wybuchnie wojna, czy to regionalna, czy wręcz trzecia wojna światowa o Tajwan. Trochę jestem sceptyczny co do tego, w tym sensie, że oczywiście nie należy myśleć, że świat jest nastawiony wyłącznie pokojowo i że do żadnej wojny już nigdy absolutnie nie dojdzie. Amerykanie przecież o tym myślą, po to się zbroją, skoro Chińczycy też się zbroją. Amerykanom oczywiście będzie w tej rywalizacji pozostać stricte militarnej trudniej, bo Chiny się skupiają tylko i wyłącznie na swojej obecności wojskowej, szczególnie jeżeli chodzi o lotnictwo i o jednostki marynarki regionalnie wokół siebie, natomiast Stany Zjednoczone no, mają do utrzymania obecność swoją wojskową nie tylko w Azji, ale i w Europie, no nie mówiąc już o samych Stanach Zjednoczonych, o obronie własnych wybrzeży, własnego terytorium, to jest wyzwanie. Natomiast odnosząc się do samego sedna, wydaje mi się, że Stany Zjednoczone dalej chcą być hegemonem i w pewnym sensie z naszej perspektywy polskiej, europejskiej, muszą dalej być tym hegemonem, nie ma innego wyjścia. Jeżeli opowiadamy się za systemem wartości też prozachodnich, taki nam styl życia jako państwo, ale także jako jednostki po prostu taki nam odpowiada, to jest nam do tego bliżej niż do rządów, które być może gospodarczo są sprawne, jeżeli spojrzymy na Chiny, ale pod względem jakości życia w państwie no jednak rządzonym autorytarnie no nie jest to ideał, przynajmniej z mojej perspektywy daleko mu do ideału. Myślę, przynajmniej mam nadzieję, że się tutaj zgodzimy co do tej kwestii. Tak. To jest zadanie, które przed Stanami Zjednoczonymi stanęło, by przede wszystkim rywalizować z Chinami, by bronić tych wartości i swojej hegemonii oczywiście, bo tutaj nie możemy się odwoływać tylko do wartości, że tym Stany Zjednoczone się kierują, chcą czerpać z tego korzyści, chcą, by dolar był tą podstawową walutą świata, by był mocny, by ich gospodarka z tego korzystała, z tych sojuszy, które Stany Zjednoczone zawierają bądź zawarły już lata temu, by po prostu były z tego wymierne korzyści także dla Stanów Zjednoczonych, a nie tylko i wyłącznie dla sojuszników, ale jednocześnie mają na uwadze Rosję, mają na uwadze to, że Rosja współpracuje z Chinami, czy stara się współpracować, że obydwa państwa zacieśniają swoją współpracę też w sferze bezpieczeństwa, to też jest pewne ryzyko dla polityki amerykańskiej, dla państw europejskich,
W związku z tym wydaje mi się to ograniczanie obecności na Bliskim Wschodzie, choć tutaj przede wszystkim mówimy o Afganistanie i docelowo jeszcze o Iraku. Te plany mogą się trochę wydłużyć z racji chaosu wycofania z Afganistanu i Irak może być trochę dłużej utrzymany, ale nadal amerykańskie wojsko na Bliskim Wschodzie będzie obecne, czy to w Bahrajnie, w Arabii Saudyjskiej, w Katarze, w Kuwejcie, to nadal są państwa, w których po kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy jest utrzymywanych w każdym. Grupy lotniskowcowe, które przebywają zawsze gdzieś w okolicy Zatoki Perskiej, zagrożenie ze strony Iranu choćby nie zmaleje, obawiam się, w najbliższych latach. Także tutaj oczywiście wojna z terroryzmem się zmienia i stąd właśnie koniec Afganistanu, koniec Iraku, ale jednocześnie ten konflikt się nie kończy. Jeżeli właśnie spojrzymy na to, co już wcześniej wspomniałem, odbudowę państwa islamskiego, akurat teraz w prowincji Khorasan, inne grupy, które mogą ponownie wzrosnąć w siłę, to ta wojna będzie dalej prowadzona tylko w innej formie, w takiej jak walczono z tak zwanym państwem islamskim w Iraku i Syrii, przy pomocy lotnictwa, tak, przy pomocy dronów, naloty, w których zagrożenie życia amerykańskich żołnierzy no, praktycznie nie istnieje w pewnym sensie, a ostatecznie jest to skuteczne, skoro państwo islamskie w Iraku i Syrii tak naprawdę zmieciono, w tym sensie, że utraciło całkowicie kontrolę. W 2017-18 roku zepchnięto je do jakichś lokalnych przyczółków. W takim sensie wojna będzie kontynuowana, ale na pewno nie w taki sposób, jak przez ostatnie kilkanaście czy 20 lat w Afganistanie z żołnierzami na ziemi, kilkunastotysięczną obecnością. To już nie jest celem Stanów Zjednoczonych. Tutaj mam uwagę odnośnie tych dronów i tego precyzyjnego ataku. To jest bardzo w stylu Joe Bidena, bo pamiętam, że gdy Barack Obama rozważał kontyngent, jego rozszerzenie w Afganistanie chyba na 18 miesięcy wtedy o 10 czy więcej tysięcy żołnierzy amerykańskich, potem zaczęła się strategia dronowa. I zwolennikiem tej strategii był właśnie Joe Biden, który doradzał, że państwo islamskie, znaczy ogólnie Al-Kaida wtedy w Afganistanie i terroryści powinni być likwidowani precyzyjnymi atakami na po prostu jednostki. I wtedy zaczęła się dość krwawa, która jest nadal widmem prezydentury Obamy, kampania właśnie dronowa, która potem po różnych wyciekach przecież dość słynnych NSA, Edwarda Snowdena i tak dalej, dowiedzieliśmy się, że tragicznie wielu cywili padało podczas tych ataków i te ataki wcale nie były precyzyjnie informacyjnie zgodne z tym, co CIA mogło rzeczywiście uznać za zagrożenie, tylko po prostu atakowano cywili. Tak, mężczyzna w średnim wieku idzie wioską, ciach, leci, tak? Pan z Xboxem po prostu puszcza drona. I problem taki, gdzie słyszałem też od samych Afgańczyków, przedstawiciel parlamentu afgańskiego, już teraz rządu, który przecież jest rozwiązany, sami krytykowali Stany Zjednoczone za to, że likwidując chociażby 3 czy 5 takich celów, tworzyli 30 nowych, to znaczy, że po prostu ci ludzie, którzy stracili niefortunnie na przykład swoich bliskich, radykalizowali się, co powiększało to. Z jednej strony rzeczywiście państwo islamskie zostało ukrócone, ale z drugiej strony nadal mamy tą zawiść i tą zemstę. Coś, o czym przed chwilą zresztą rozmawialiśmy, że to widmo tego 9-11, wydarzeń 11 września, nadal jest, ponieważ też ta zemsta Amerykanów stworzyła warunki do zemsty dla, nie wiem, Irakijczyków, Afgańczyków, talibów czy innych ugrupowań, które no, radykalizują się. I to jest ta obawa. Dwa słowa, jeżeli mogę, ad vocem do tego, co powiedział Mikołaj. Pełna zgoda, jeżeli chodzi o tę radykalizację. W latach 2010-2012, a może nawet 2013, liczby ofiar ataków właśnie, cywilnych ofiar, ataków z wykorzystaniem dronów szły w setki. No, musiało to postępować radykalizacją. Nie wierzę absolutnie, że nie. Natomiast co do samego funkcjonowania amerykańskiej administracji, faktycznie na początku Obamy, za Busha drony nie były tak wykorzystywane z bardzo prostego względu. Uzbrojone drony dopiero wchodziły do pełnego wykorzystania operacyjnego przez amerykańskie siły zbrojne. Były czymś, co administracja Obamy zaczęła dopiero odkrywać, w tym sensie, że Bush zaczął z nich korzystać realnie w 2008 roku, ale to były pojedyncze przypadki. Obama faktycznie zaczął to wykorzystywać. To było, tak jak wspomniałeś, Mikołaju, właśnie pod jurysdykcją CIA i CIA się tym trochę zachłysnęło. Stąd bardzo wiele ofiar cywilnych. Tam nie układała się też absolutnie współpraca z służbami pakistańskimi,
bo to były ataki głównie przeprowadzone tak. na terenie Pakistanu, na terenach plemiennych administrowanych federalnie. Pakistańczycy też zresztą część wydawali Al-Kaidę, a część tak. chowali zresztą. Tak, no przecież w końcu Osamy znaleziono to, w często te informacje, które były przekazywane CIA, okazywały się później błędne. Był taki przykład, kiedy zbombardowano kilkudziesięcioosobowy konwój, ale nie bojowników, a konwój weselny. Tak. I zakończył się on tam, chyba nie było żadnej ofiary ostatecznie potwierdzonej, która miałaby powiązania jakieś z ugrupowaniami terrorystycznymi. Ostatecznie, i tym zakończę, kontrolę nad operacjami tymi selektywnej eliminacji z wykorzystaniem dronów odebrano CIA i zaczęły ją nadzorować bezpośrednio siły zbrojne Pentagon. Wówczas, to był chyba właśnie 2013 rok, o ile dobrze pamiętam, albo 2014, z jednego roku na drugi drastycznie spadła liczba ofiar cywilnych, choć nie zmniejszyła się sama liczba operacji. Pokazało to od razu jakby, że ten zmiana nadzoru jest skuteczniejsza i od tego czasu te operacje prowadzone pod kontrolą wojska raczej, a nie wywiadu, no, okazują się bardziej skuteczne w tym sensie, że ta liczba ofiar cywilnych naprawdę jest ograniczona do minimum. I to będzie pewnie taktyką Bidena teraz. No właśnie, wspomnieliście o Pakistanie. Jak to zmienia relacje pomiędzy Islamabadem a Waszyngtonem? Trudno powiedzieć tak zero-jedynkowo, jak to się dalej będzie układać, bo administracja Bidena nadal nie zabrała jasnego stanowiska, jak będzie wyglądać jego współpraca z Afganistanem pod rządami talibów. To myślę, że to jest w pewien sposób uwarunkowujące, jak dalej będzie wyglądała też współpraca z Pakistanem. No na pewno w amerykańskiej administracji istnieją analizy, są one dobrze znane na temat tego, na ile pakistański rząd wspierał talibów, przygotowywał ich do tego przejęcia władzy, bo to sobie trzeba powiedzieć, tempo w jakim talibowie przejęli kontrolę nad Afganistanem jest no, absolutnie mimo wszystko niespodziewane. Wierzę w to, że na biurkach poszczególnych urzędników istniały analizy pesymistyczne, które zakładały szybką ofensywę, ale czy aż tak szybką, jeżeli patrzymy na te doniesienia medialne o kalkulacjach, które zakładały od 12 do 18 miesięcy, że ta ofensywa będzie trwała do momentu przejęcia władzy w Kabulu, czy nawet raporty z 10 sierpnia wywiadu amerykańskiego, jeżeli oczywiście te doniesienia są prawdziwe, no to tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Wierzę, że tak, które nagle zmieniały kalkulacje na 5 dni przecież przed przejęciem władzy w Kabulu, iż ta ofensywa będzie szybsza, ale to nadal była perspektywa szacująca na kilka tygodni. No, szybko życie zweryfikowało, że jak rozumiem, były to analizy prowadzone przez ludzi tam na miejscu, którzy weryfikowali te informacje u swoich źródeł, a jednocześnie media już światowe donosiły o tym, że talibowie no, tak naprawdę mają niesamowite tempo maszerowania przez kolejne prowincje i przejmowania władzy, a jednocześnie afgańskie wojsko jest w rozsypce, ucieka do państw ościennych. W tym sensie tutaj się bardzo, bardzo drastycznie pomylono. Pytanie, jaki oczywiście jest udział tego właśnie rządu pakistańskiego we wspieraniu ewentualnych tak. talibów. Amerykanie póki co, wydaje mi się, są trochę wstrzemięźliwi, jeżeli chodzi o planowanie swoje dalsze polityki wobec Afganistanu, państw, no przede wszystkim może Pakistanu właśnie, który mógł mieć tutaj swój udział. Czekają na rozwój sytuacji, na ile talibowie będą w stanie tak. utworzyć rząd, utrzymać państwowość, sprawować kontrolę nad całym Afganistanem, bo ja się tutaj na Afganistanie nie chcę absolutnie znać, ale słucham ekspertów i słyszę ogromne wątpliwości co do tego, czy na dłuższą metę im się uda utrzymać całą centralną władzę nad całym terytorium państwa. Tutaj na razie, jeżeli chodzi o Afganistan, administracja i Pakistan, tutaj raczej administracja Bidena wskazuje na inne państwa, które na Katar na przykład, który pomagał bardzo w ewakuacji, w tym sensie, że Katar robił za hub dla Amerykanów, do którego ewakuowali Afgańczyków i Amerykanów, także obywateli innych narodowości. Póki co jest raczej oczekiwanie, zajęcie się tymi ludźmi, Afgańczykami, których wywieziono, tym się trzeba zająć, jakoś gdzieś ich ulokować, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w państwach sojuszniczych, bo tutaj też do pewnych podziałów liczbowych będzie dochodzić. Natomiast właśnie politycznie póki co jest gra na przeczekanie, wydaje mi się, i słusznie, bo biorąc pod uwagę chaos, jaki już zadział się w ciągu tych ostatnich 2 czy 3 tygodni zaraz, które miną od przejęcia władzy przez talibów, to jeszcze w tak szybkim tempie
ogrom rzeczy się może wydarzyć i podejmując szybkie decyzje, może się okazać, że będą one nieprzemyślane i Amerykanie bardziej mogliby sobie tym zaszkodzić, niż ostatecznie pomóc. Tak, a sami przecież Pakistańczycy teraz są dość ciekawie podzieleni, jeżeli chodzi o talibów, bo część oczywiście im ufa, część ich wspiera, a część im totalnie nie ufa. Do Kabulu zresztą przybył szef ISI, Faiz Hamid, dosłownie dzisiaj, który oficjalnie składa wizytę, żeby się spotkać tylko ze swoim ambasadorem pakistańskim. No i są te spekulacje, że po prostu no, część polityków pakistańskich no, nie ufa tym talibom, a część oczywiście chce ich wspierać. No, dlatego nie dziwię się, że Amerykanie grają na przeczekanie, zajmują się tym, czym muszą się teraz zająć, czyli właśnie uchodźcami i imigrantami, a dopiero potem będą patrzeć, obserwować i decydować, co się dzieje. Nie? No, muszą mieć przecież rzetelne informacje wywiadowcze, żeby wiedzieć, co dalej robić. A Pakistan, no pamiętajmy, że jest krajem posiadającym broń masowego rażenia, w sensie broń nuklearną, więc to też nie można tak tutaj sobie roszad robić i sobie przerzucać, kto jest naszym wrogiem, a kto nie. No, kiedyś może to było łatwiej, kiedy Eisenhower wiedział, że to są sojusznicy, a teraz India, Pakistan, w samym Kaszmirze cały czas przecież jest spór, więc Chiny, no na pewno trzeba patrzeć i obserwować. To jeżeli jesteśmy przy tematach bliskowschodnich, chciałbym Was zapytać o konferencję w Iraku. Wysocy przedstawiciele parlamentów wrogich sobie państw, Arabia Saudyjska, Iran, uczestniczyli właśnie w tej konferencji. Ona dotyczyła kwestii bezpieczeństwa. Wiemy, że Arabia Saudyjska to bliski kraj Stanom Zjednoczonym. No co dalej w takim razie, jeżeli chodzi o te relacje? Czy Stany Zjednoczone przyglądały się tej konferencji? Oczywiście musieli się przyglądać, bo relacje amerykańsko-saudyjskie oczywiście są dobre w tym sensie, że Arabia Saudyjska pozostaje państwem sojuszniczym Stanów Zjednoczonych, ale one za prezydentury Bidena, ten entuzjazm, który widzieliśmy za Trumpa, to jest to pewna fala związana z sprawowaniem władzy przez polityków partii republikańskiej, a potem demokratycznej. Właściwie za Obamy te relacje nie były bardzo ciepłe, ograniczały się do współpracy strategicznej, chociaż nie były tragiczne w tym sensie, że za prezydentury Obamy to trzeba powiedzieć. Stany Zjednoczone zaangażowały się we wsparcie logistyczne w konflikcie w Jemenie, gdzie wspierały koalicję budowaną przez Saudyjczyków, udzielały wsparcia logistycznego, przekazywały uzbrojenie Saudyjczykom. Same militarnie, wojskowo się nie angażowały, ale przekazywanie uzbrojenia czy sprzedaż uzbrojenia Saudyjczykom no, była głównie w celu właśnie prowadzenia konfliktu w Jemenie. Donald Trump tą współpracę rozszerzał bardzo, bardzo ochoczo i gorąco. Przecież pierwsza wizyta Donalda Trumpa, jej kierunkiem była właśnie Arabia Saudyjska. Potężne kontrakty na sprzedaż uzbrojenia, które zawierał w pierwszym roku swojej prezydentury, no to był symbol wyraźnej sympatii. Później te relacje odrobinę oczywiście osłabły, szczególnie po tym, kiedy wybuchła afera z zabójstwem Khashoggiego w Stambule. Trochę ta atmosfera się pogorszyła, chociaż tam znowuż dochodziło do takiej prywatnej symboliki, która Trumpowi się zdarzała z różnymi przywódcami świata, takich wyrazów sympatii. Tutaj z księciem Mohammedem bin Salmanem również takie gesty były pokazywane. Za Bidena polityka zmieniła się stanowczo. Od razu wstrzymano, czy raczej poddano rewizji umowy na sprzedaż uzbrojenia. Biden od razu ogłosił, że kończy wycofanie, że wycofuje się ze wsparcia logistycznego dla tej wojny w Jemenie, że to jest konflikt humanitarny. On skutkuje ogromnymi stratami w cywilach, kryzysem humanitarnym tam w Jemenie. Nie popiera działań Saudyjczyków i Amerykanie nie będą do tego przykładać ręki. Więc oczywiście, jeżeli chodzi o dalszy rozwój relacji amerykańsko-saudyjskich, bo one nie mogą się od tak urwać. To nie jest tak, że Stany Zjednoczone nagle idą na zwarcie z Saudyjczykami, ale bardzo podchodzą sceptycznie do tego, co Arabia Saudyjska robi, jakie działania w przestrzeni międzynarodowej podejmuje. A jeżeli sobie właśnie dodamy do tego kontekst tego 11 września, o którym wcześniej wspomnieliśmy, ujawniania dokumentów, to jest Saudyjczykom oczywiście bardzo nie na rękę i oni podkreślają, że to jest zaburzenie przyjaźni. Jeżeli do takiego czegoś dojdzie, to będzie zaburzanie przyjaźni amerykańsko-saudyjskiej. Właściwie czemu to ma służyć? Mają ogromne ku temu wątpliwości. Więc te relacje może nie są złe, może nie są tragiczne, ale na pewno nie możemy tutaj mówić o przyjaźni. I w tym sensie oczywiście ta konferencja
musiała być przez Amerykanów śledzona, bo była wyrazem tego, jakie ambicje regionalne przede wszystkim, bo o to głównie chodzi, jakie ambicje regionalne tak naprawdę mają Saudyjczycy, jaką politykę wobec innych państw regionu, które no raczej przyjacielem Stanów Zjednoczonych czy państwem, na którym Stany Zjednoczone będą mogły polegać, się nie staną, to właśnie jaką politykę planują prowadzić inne państwa partnerskie, może tak to trzeba ubrać, w regionie Bliskiego Wschodu. To tym akurat wątkiem zakończmy kwestie bliskowschodnie i jeden taki mały twist w kierunku Europy. Tym pytaniem też zakończymy rozmowę o polityce zagranicznej. Czy wiemy coś więcej na temat spotkania Bidena z prezydentem Zełenskim? Wizyta oczywiście istotna. Trzeba powiedzieć sobie, że Zełenski to jest drugi europejski przywódca, który wizytuje w Biały Dom za prezydentury Bidena, więc to jest oczywiście symbolika wtórna, bo wizyta miała trochę łagodzić wpływ decyzji o Nord Streamie przede wszystkim, o odpuszczeniu reżimu sankcyjnego, o niezablokowaniu budowy, czy dokończenia budowy Nord Stream 2. To rzutowało na relacje amerykańsko-ukraińskie, wizyta miała to łagodzić i oczywiście łagodzi, ona wychodziła poza retorykę, to nie było tylko retoryczne wsparcie dążenia Ukrainy do członkostwa w NATO, co jest stałym elementem oczywiście ograniczania wpływów Rosji, nakłaniania Rosji do oddania Krymu Ukrainie, to wszystko w sferze retorycznej jest bardzo istotne, ale wizyta wykraczała poza to, sektor prywatny amerykański w osobowości prawnej Westinghouse'a, koncernu energetycznego, zapowiedział, choć tutaj to też jest zapowiedź miękka, bo nie ma konkretów, zapowiedział zaangażowanie się w budowę 5 bloków energetycznych jądrowych na terenie Ukrainy, ale nie wiadomo konkretnie gdzie, nie wiadomo o jakie daty chodzi, więc dlatego mówię o tym, że jest to miękka zapowiedź. Choć jeżeli padła na oficjalnej konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli koncernu amerykańskiego i ukraińskiego, to raczej będzie realizowana. Doszło do zapowiedzi zaangażowania kolejnych pieniędzy w ramach współpracy militarnej czy wsparcia militarnego dla Ukrainy, chodzi o 60 milionów dolarów w tym roku jeszcze, które ma być przekazane w transzy, co biorąc pod uwagę, że roczne wsparcie Stanów Zjednoczonych militarne wynosi 250-300 milionów dolarów rocznie, to różnie zależy od danego roku, to jest jakaś kwota, która znacząco to wsparcie zwiększa. Ukraińcy mają dostać w ramach tego między innymi wyrzutnie pocisków Javelin, które są bardzo nowoczesnymi. Ukraińcy kupili już wcześniej taką partię i bardzo sobie to uzbrojenie cenią, więc realne wymiary oczywiście miała. Natomiast to są pewne takie drobne poprawy, nie doszło do żadnego przełomu absolutnie. I jeżeli chodzi o twardy taki wymiar stosunków amerykańsko-ukraińskich, oczywiście wizyta była ważna, biorąc pod uwagę, że ani Zełenski, ani jego poprzednik w Białym Domu nie pojawili się za prezydentury Trumpa, a relacje amerykańsko-ukraińskie były właściwie uwikłane w wewnętrzny konflikt amerykański, za który groził Donaldowi Trumpowi impeachment i usunięcie z urzędu, które się ostatecznie nie stało. No to było istotne, by Zełenski się w Białym Domu poprawił, by pokazać, że Stany Zjednoczone są jednak wiarygodnym sojusznikiem, że nie będą wykorzystywać Ukrainy na rzecz jakichś swoich wewnętrznych tutaj rozgrywek, tak jak to robił Donald Trump. Natomiast tak jak mówiłem, do przełomu nie doszło. Administracja Joe Bidena wykazała pewne dobre gesty dobrej woli, ale podkreśliła jednocześnie, że Ukraina nadal ma przed sobą reformy dotyczące ograniczania korupcji, zmian systemu prawnego. To są jeszcze kroki, które Ukraina musi niezmiennie od kilku lat wykonać i obawiam się, że nadal w retoryce amerykańskiej przez kolejne parę lat się to jeszcze będzie pojawiać. No i w takim razie przechodzimy do kwestii wewnętrznych. Tutaj doniesienia, że Teksas zakazuje aborcji. O jakich wydarzeniach w ogóle mówimy? Jest to dość kontrowersyjne prawo, jak na w ogóle warunki światowe i warunki amerykańskie przede wszystkim, ponieważ zakazuje aborcji niemalże bezwzględnie po 6 tygodniu ciąży, życia, w zależności którą nomenklaturę uważa za słuszną. Koło 4-6 tygodnia, to jest w zależności jak się to oczywiście liczy, to jest moment, w którym zaczyna bić u dziecka serduszko. I to jest właśnie ten heartbeat ustawa. I generalnie wtedy po 6 tygodniu życia tylko w przypadku zagrożenia zdrowia i życia matki można dokonać aborcji. Najbardziej kontrowersyjne, co jest w tym prawie, to jest to, że osoby, które pójdą do prokuratora generalnego stanu Teksas i
taką sytuację po prostu zaraportują, to otrzymają nagrodę. Można w tym wypadku po prostu donieść na taksówkarza, który taką matkę wiózł do kliniki aborcyjnej, do lekarza i doktora, który taki zabieg udzielał, i w tym wypadku otrzymać 10 tysięcy dolarów nagrody. I może to zrobić każdy, nie tylko mieszkaniec Teksasu, ale także mieszkańcy innego stanu, co może spowodować to, że powstaną takie osoby, które będą po prostu zajmować się tym bounty huntingiem, czyli będą łowcami nagród, aborcyjnymi łowcami nagród. I to jest chyba najbardziej kontrowersyjna rzecz w tej ustawie. Kolejną rzeczą jest to, że Sąd Najwyższy w ogóle odrzucił jej zablokowanie, powołując się na bardzo śmieszne rzeczy, że w tej chwili nie mamy nikogo poszkodowanego, więc musi być jakiś w ogóle pozew poszkodowany, nie możemy stwierdzić teraz konstytucyjności tego prawa, a poza tym takie samo prawo jest teraz w stanie Mississippi, więc my tego ruszać nie możemy. No i co jest chyba najbardziej istotne w tej kwestii, to jest to, czy to politycznie wpłynie na partię republikańską. I według naszych analiz na kanale Niepoprawny Dyplomata uważamy, że może to wpłynąć bardzo negatywnie z wielu kwestii. Tutaj jest oczywiście kwestia demografii i socjologii. Jest po prostu coraz mniej białych, jest coraz więcej osób afroamerykańskich, pochodzenia arabskiego, azjatyckiego ogólnie. Oczywiście te osoby w większości też zazwyczaj mają takie delikatnie konserwatywne poglądy, ale mieszkają głównie w dużych miastach, a nie we wsiach, które się wyludniają. Do 70-tych duża większość ludzi mieszkających w Ameryce będzie mieszkać w miastach, dużych miastach, a nie na suburbiach, czy w szczególności wsiach. No i te osoby, które popierają przede wszystkim takie prawo aborcyjne, to są starsi, biali mężczyźni. Kobiety w dużej większości są przeciwko temu. Właściwie Latynosi chyba najbardziej są przeciwko temu prawu antyaborcyjnemu. No i oczywiście także wszystkie mniejszości. Według różnych analiz szacuje się, że Republikanie mogą odzyskać Izbę Reprezentantów w 2022 roku, aczkolwiek tego typu ustawa, oczywiście bardzo ideologiczna, moralna, nie będę tutaj oczywiście oceniał samej moralności i decyzji Amerykanów, ale jest to kwestia, którą jak widzimy i po zmianach demograficznych, i po różnego rodzaju sondażach, nie jest to rzecz najbardziej interesująca Amerykanów. Więc tutaj możemy oczywiście się skupić, co można doradzić Partii Republikańskiej i jak może powinni do tego podejść, ale rozumiem, że oczywiście są to także niuanse zwykłej moralności. Jeżeli mogę dodać tylko do tego odnośnie Sądu Najwyższego. Wniosek złożony w trybie takim przyspieszonym przez ugrupowania znowuż proaborcyjne w Teksasie, który miał wymusić na Sądzie Najwyższym jakąś reakcję, by to nowe prawo zablokować, bo trzeba powiedzieć, ono jeszcze nie weszło w życie, znaczy zaczęło obowiązywać, ale jego czas realizacji, że tak powiem, jeszcze zakłada taki bezpieczny okres 6 tygodni, natomiast teksańskie ośrodki zajmujące się aborcją oczywiście już starają się jakoś funkcjonować i Sąd Najwyższy nie wykluczył jeszcze ostatecznie, że tak powiem, zajęcia się tym prawem. Odnosili się tylko do tego właśnie wniosku, ale wskazali tam, iż no, nie był on kompletny w tym sensie, że wnioskujący nie odnieśli się w pełni do kwestii proceduralnych, czy ten wniosek nie do końca wyczerpywał właściwie sprawę, w związku z tym dlatego on został odrzucony. Chociaż w stosunku głosów 5-4, piątką sędziów konserwatywnych, ich większością, także tutaj no, jest to dość niepewny wynik głosowania i biorąc pod uwagę, że spośród tych konserwatystów też niektórzy z nich potrafili się wyłamywać w głosowaniach, które miały być dla konserwatystów pewnikiem, jeżeli mogę tak użyć, to nadal przyszłość jest tego prawa niepewna, ale zanim w ogóle Sąd Najwyższy będzie ewentualnie ponownie o tym decydował, to jeszcze poszczególne sądy na niższych szczeblach mogą się tą sprawą zajmować.
I podejrzewam, że jeszcze nie raz będziemy słyszeć o przyszłości tego nowego prawa teksańskiego w wymiarze sądowniczym. Ja tylko jeszcze na słowo uwagi sobie pozwolę do tego, co Mikołaju powiedziałeś odnośnie tych łowców nagród aborcyjnych. Przerażająca perspektywa. Chciałem się do tego szerzej odnieść, ale zacząłeś o tym mówić, więc i super, że to właśnie powiedziałeś. To jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi o prawo amerykańskie. To jest ewenement. To jest coś, co jak myślę o Stanach Zjednoczonych, to nie jest amerykańska w ogóle wartość, jak o tym słyszę. To jest może Rosja, może Chiny, ale po prostu nie Stany Zjednoczone. Tak, jeżeli to odniesiemy do jakiegoś poszanowania wolności też innych osób, tak, oczywiście wchodzimy tutaj w sferę bardzo delikatną, gdzie kończy się moja wolność, gdzie zaczyna się wolność innej osoby, kiedy to naruszamy poprzez aborcję wolność innej osoby w postaci dziecka, tak? Nie wchodźmy może w to, bo nie ma to większego sensu. Skończę na tym, że faktycznie pomysł nagradzania, finansowego nagradzania dość wysoką kwotą, jeżeli sobie weźmiemy te 10 tysięcy co najmniej, bo tak to jest chyba podkreślone, co najmniej 10 tysięcy, to trochę czarno patrzę w przyszłość tego, jak będą relacje społeczne w Teksasie i innych stanach, które będą podobne regulacje starały się wprowadzać, bo wydaje mi się, że będą. Jeżeli prawo w Teksasie się utrzyma, to dlaczego inne stany Mateuszu, ja bym chciał spojrzeć na to z perspektywy konstytucyjnej, bo jestem ciekaw, co myślisz, tak krótko, bo mi się wydaje, że generalnie Sąd Najwyższy prędzej czy później zaora to prawo. Może nie konkretnie, ale wydaje mi się, że skończy się tym, że jednak ta kwestia aborcyjna może po orzecznictwu Sądu Najwyższego skończy się tym, że to stany będą same wybierać i po prostu będziemy mieli aborcyjny podział na stany niebieskie i czerwone. Jest to oczywiście prawdopodobne. No jeżeli Sąd Najwyższy jest w pewien sposób trochę stracony, tak? Znaczy nie chcę tak tego ukształtowywać, ale jeżeli sobie spojrzymy na to, że faktycznie ten bilans sędziów konserwatywnych to jest raczej piątka, przeciwko czwórce liberałów, choć ciężko mi przechodzi przez gardło nazywanie przewodniczącego Robertsa liberałem, ale on faktycznie jako przewodniczący, mam wrażenie, czuje taką moralną potrzebę wybalansowywania pewnych głosowań i zajmuje nieoczywistą pozycję w stosunku do tego, jakim właściwie konserwatyzm w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie 20 lat bardzo się zmienił i od momentu, kiedy on został przewodniczącym, to no, właściwie już może nie być uważane za konserwatystę, to fakt. Oczywiście może do tego dojść. No, będzie to jeden z wielu konfliktów, jeżeli Stany będą próbowały decydować wyłącznie, jakby wyłączając się spod kompetencji władzy federalnej o tym, co jest w kwestiach aborcyjnych u nich możliwe, a co nie, to będzie to jeden oczywiście z wielu konfliktów na linii właśnie kompetencje władzy stanowej, a kompetencje władzy federalnej. No i zależnie od tego, jaki będzie aktualnie bilans sprawowania władzy, czyli w których stanach będą władze demokratyczne bądź republikańskie i czy władza federalna będzie aktualnie republikańska. No jeszcze dochodzi pomysł packing the court, czyli po prostu zwiększenia ilości sędziów w Sądzie Najwyższym. Oczywiście tak. Z tym na razie Joe Biden się wstrzymał, bo to była jedna z jego obietnic. Po tym jak Amy Coney Barrett została wybrana na sędzinę Sądu Najwyższego, on zapowiadał utworzenie komisji, dwupartyjnej komisji, a jednocześnie też uzupełnionej ekspertami, która zajmie się pomysłem rozszerzenia, czy właściwie reformy Sądu Najwyższego, bo to niekoniecznie musiało być rozszerzenie, choć tam drogi są raczej ograniczone, jak się z tym pomysłem dobrze rozprawić. Póki co nic o tym nie słyszymy. No fakt faktem są inne rzeczy, którymi się Biden powinien zajmować w pierwszej kolejności, ale jeżeli okaże się, że decyzje Sądu Najwyższego, oczywiście one muszą być apolityczne, nie możemy mówić, że Sąd Najwyższy decyduje tutaj po linii z jakąś partią, ale jeżeli decyzje Sądu Najwyższego będą utrudniać demokratom prowadzenie polityki w tych najbliższych latach prezydentury Bidena, nie wiem, jeszcze do końca tego roku, czy w przyszłym nawet roku, to Joe Biden może wrócić do pomysłu tego, by ten Sąd Najwyższy w jakiś sposób, no i przede wszystkim właśnie poprzez rozszerzenie składu sędziowskiego, czy inny model wyboru sędziów, bo i o tym myślano, by jakoś ten Sąd Najwyższy zreformować. Tak, to fakt. To teraz drugi temat, który sobie wynotowałem. Chodzi o spis powszechny. Co nam mówi i czy Amerykanie na podstawie tych wyników mogą z nadzieją patrzeć w przyszłość? No ja byłem mocno zdziwiony, jak w jednym z
komediowych programów telewizyjnych prezenter komik ogłosił, że o, patrzcie, biali wymierają, jest coraz mniej białych i cała sala poszła w ryk, ryk śmiechu i zabawy, że o, białych nie będzie. Mateusz, a ty przyglądałeś się wynikom spisu? Tak, tak, faktycznie. Znaczy, cenzus był o tyle istotny, spis powszechny był o tyle istotny, że poprzedni spis prowadzony w 2011 roku był odrobinę absurdalny, jeżeli spojrzymy sobie na priorytety kampanii prezydenckich, choćby w 2020 roku, w 2016 też, ale w 2020 może bardziej. Do czego się odwołuję? Do braku latynosów w spisie powszechnym. W 2011 roku nie można się było określić, jako nie było takiej opcji, jako latynos. Latynosi, jeżeli mogę to tak użyć takiego słowa, ukrywali się wśród białych, wśród czarnoskórych, wśród innej rasy, bądź ras kilku, bo i taka opcja była. Ostatecznie szacowano, że to był wówczas około 14% obywateli amerykańskich, którzy zostali tam w ramach spisu, czy przebywając na terenie Stanów Zjednoczonych, którzy zostali objęci w ramach spisu powszechnego, a przecież o nich, o latynosów w 2016 może niekoniecznie walczono, bo tam Donald Trump w kampanii przyjmował no, dość negatywną retorykę, jeżeli mówić o latynosach, a Hillary Clinton niekoniecznie o nich zabiegała, bo właściwie o kogo zabiegać, jeżeli drugi kandydat no, nie ma do nich nawet neutralnego nastawienia, a wręcz antagonizuje amerykańskie społeczeństwo przeciwko nim. W 2020 natomiast, dlatego od tego roku wyszedłem wyborczego, tutaj już było widać zdecydowane działania obu partii, by tych latynosów jakoś pozytywnie próbować zaangażować. I jeżeli sobie uwzględnimy, że tak naprawdę nie było wiarygodnych danych, to znaczy oczywiście obydwie partie na pewno prowadziły w ramach swoich tych machin partyjnych, krajowych komitetów wyborczych jakieś własne kalkulacje, do których okręgów trzeba najlepiej dotrzeć, żeby latynosów zaangażować na rzecz własnej kampanii, w których stanach. Na pewno takie dane mieli, ale że państwo amerykańskie nie funkcjonowało ostatecznie wiarygodnymi informacjami na temat tego, gdzie ci latynosi są najbardziej skupieni, no to jest to odrobinę faktycznie, no może nie żenujące w tym sensie, ale biorąc pod uwagę, jaką za prezydentury Obamy, ile się mówiło po jego rozpoczęciu, po jego wygranej właściwie już wyborach, jaka to jest wielka zmiana dla Stanów Zjednoczonych, jak wiele teraz istnieje szans dla mniejszości, to dziwił mnie osobiście fakt, że w 2011 tej jednej z większych mniejszości, tak, czyli latynosów, nie uwzględniono. To jest chyba największa zmiana, natomiast faktycznie to, o czym Mikołaj wspomniał w tym komicznym kontekście, że biali nie są już większą, ci właśnie nielatynoscy, bo nadal się ich tak określa, biali, ale nie latynoskiego pochodzenia. No Latino white. Tak, dokładnie, czy non-hispanic właściwie, bo to jeszcze czasem takie się słowo pojawia. Coraz ciężej jest sensownie przetłumaczać na język polski, żeby to jakoś było zrozumiałe dla osób, które no, na stałe powiedzmy nie obserwują, nie czytają amerykańskich mediów. Nie stanowią już w większości, ten spadek nastąpił o 13%, o ile dobrze pamiętam, w stosunku do poprzedniego cenzusu, do poprzedniego spisu wyborczego. No to jest to pewna zmiana. W takim tempie oczywiście to mniejszości będą odgrywały, i tutaj znowu będę brutalny, odgrywały coraz większą rolę w kontekście wyborczym, bo to do tego tak. Się wszystko sprowadza. Ostatecznie. I to są spore problemy dla partii republikańskiej w związku z tym. Oczywiście tak, republikanie mają jakiś antytalent albo niechęć wręcz do prowadzenia kampanii trochę pozytywnych w stosunku do mniejszości. Oczywiście próbują, ale ostatecznie ich wyborcy nie są czasami do tego bardzo, bardzo skłonni. Niestety to, że politycy próbują nawiązywać jakiś dialog, próbują rozszerzać ten swój elektorat, to niestety niechęć wśród części wyborców, no tutaj białych w tym akurat przypadku, no może tych wyborców z mniejszości skutecznie odstręczać, bo obawiam się, że bardziej niż nawet najbardziej lukratywne, że tak powiem, obietnice ze strony polityków. I podobnie jest, jeżeli mogę się dwoma słowami odnieść, u republikanów
w stosunku do kobiet. Mają podobny problem z zaangażowaniem się na rzecz. To nie jest tak oczywiście, że kobiety w ogóle na republikanów nie głosują. Przecież mamy całe rodziny, szczególnie w Stanach Południowych, które żyją tradycyjnymi wartościami. Rodzina jest jedną z podstawowych wartości i w ich amerykańskim życiu. I one oczywiście na republikanów głosują, ale żeby ten elektorat wśród kobiet się jakoś drastycznie rozszerzał głosujących na republikanów, to z tym mają problem. A jeżeli sumujemy sobie dwie rzeczy, czyli kobiety spośród mniejszości rasowych, no to tutaj już republikanie, chyba tak to trzeba nazwać, po prostu nie domagają. I jeżeli chcą coś z tym zrobić, jeżeli chcą realnie rywalizować w kolejnych wyborach w 2022, 2024 i tak dalej, bo ten trend raczej będzie się kontynuowany, że mniejszości, przedstawicieli mniejszości będzie coraz więcej. I tak. Ich sumując będą stanowili coraz większą część amerykańskiego społeczeństwa, no to republikanie muszą długofalowo coś zacząć z tym robić. Odstrasza przede wszystkim brak inkluzywności, no i krytykowanie i ogólna niechęć do tych grup społecznych, o których Mateusz wspomniał, a te grupy byłyby skłonne tak naprawdę poprzeć partię republikańską, bo są mniej więcej konserwatywni tak naprawdę, ale nie na tyle oczywiście zamordystyczni i reakcyjni jak obecna wodzowska tak naprawdę w pewnym sensie obecnie partia republikańska, także nie tędy droga. Ale może też parę słów o tym, jak spis powszechny zmienił w ogóle mapę polityczną, bo Teksas zyskał dwa dodatkowe miejsca w Izbie, a stany takie jak Colorado, Floryda, Montana, Karolina Północna i Oregon po jednym, a straciła za to Kalifornia, Illinois, Michigan, Nowy Jork, Ohio, Pensylwania i Virginia Zachodnia. Dużą część naszej rozmowy poświęciliśmy ostatnio rasizmowi. Czy ten temat jeszcze żyje w Stanach Zjednoczonych? No, na pewno coraz mniej się słyszy o ruchach Black Lives Matter, bo mamy już właściwie zakończoną sytuację z najsłynniejszą chyba w historii ostatniej sądownictwa sprawy George'a Floyda, aczkolwiek cały czas słyszy się o protestach na przykład dotyczących samego kryzysu gospodarczego i tym, jak mniejszości przede wszystkim tracą, bo mówi się o tak zwanych pre-existing conditions, które teraz na przykład działacze i aktywiści afroamerykańscy mówią, że takim pre-existing condition w kontekście COVID-a jest to, że ktoś jest po prostu z niższej klasy społecznej, czyli w większości są to właśnie biedniejsi, na przykład Afroamerykanie z dużych miast. I tutaj zaznacza się teraz tą walkę, a także o tym, że już skończyły się ulgi po prostu covidowe w kontekście wynajmu i niepłacenia czynszy. Zakończyło to miasto Chicago w poprzednim miesiącu i wiele innych miast, w związku z tym można już w tej chwili jakby sądowo czy za pośrednictwem urzędów po prostu wyrzucić kogoś z mieszkania de facto. I tutaj jakby najbardziej poszkodowani w tym kryzysie są właśnie te społeczności latynoskie i afroamerykańskie. I jakby tutaj teraz się przeniosła ta walka. Uważam, że jest ona o wiele bardziej merytoryczna od tego, co oczywiście słyszeliśmy wcześniej, bo jakby hasła defund the police czy w ogóle skasować policję, no one nigdy do mnie nie przemawiały i nie przemawiały właściwie do dużej części społeczeństwa. To tak teraz pani Bush czy inne reprezentantki głównie Partii Demokratycznej oczywiście się zajęły innymi sprawami. No, jest to sprawa, która myśleliśmy, że gdy Barack Obama, pierwszy czarnoskóry prezydent, to już jest ten szczyt, tak? Osiągnęliśmy, już w końcu nie ma rasizmu. Potem ten temat będzie wracał i wracał przez całą prezydenturę Obamy i Trumpa tym bardziej i na pewno będzie wracać przy każdej możliwej sytuacji, kiedy po prostu dojdzie do jakiejś strzelaniny albo po prostu strzelaniny, w której to Afroamerykanin, najczęściej mężczyzna w młodym wieku, zostanie zastrzelony przez policjanta, więc te tematy będą wracać. O ile teraz ucichły w cieniu Afganistanu, to są cały czas problemy Ameryki. Tylko dodam trochę, w pełni się zgodzę oczywiście z Mikołajem, że ta debata na temat systemowego rasizmu, jak to się określa, jest dużo bardziej merytoryczna i ciężko się z nią nie zgodzić, w tym sensie, że jeżeli ktoś miał przed pandemią trudną sytuację wynikającą właśnie z urodzenia, trudniejszego dostępu do edukacji średniej, wyższej, która wymagała nakładu finansowego, a na które rodzina nie mogła sobie
pozwolić i to oczywiście... A też dbania o siebie, czyli ta służba ochrony zdrowia, no bo jak miała zadbać o swoje na przykład inne pre-existence condition, to tutaj się o tym mówi oczywiście najczęściej. Tak. Osoby z biedniejszych dzielnic na przykład Nowego Jorku. Dokładnie tak i COVID wybitnie pokazał ten problem. Przedstawiciele ubożsi ogólnie, ale właśnie często będący przedstawicielami mniejszości rasowych do lekarzy zgłaszali się zbyt późno w ostatecznej sytuacji, kiedy rozumieli już, że no nie są w stanie sobie sami, że tak powiem, w zaciszu domowym na własną rękę jakoś pomóc, że ich stan zdrowia jest, przebiega ten, znaczy ta choroba, nie wiadomo jeszcze jaka, przebiega źle, później okazywało się, że jest to COVID i nie był to odpowiedni czas. Oczywiście mówię jeszcze o falach sprzed rozpoczęcia kampanii szczepień z poprzedniego właściwie roku kalendarzowego. Wówczas ale co prawda nawet Afroamerykanie dość specyficznie właśnie nie chcieli właściwie się szczepić, co było problemem, na przykład gdy uruchomiono programy szczepień w Detroit i na przykład do Detroit, które w 80% jest właściwie czarnoskórym miastem, przyjeżdżali bogaci biali z przedmieść, żeby się zaszczepić w Detroit, bo oni nie mogli tego zrobić na przedmieściach, bo potraktowano priorytetowo, oczywiście i słusznie, Afroamerykanów w biedniejszych, dużych miastach i oni nie chcieli się szczepić, ale to też była kwestia tego, że na przykład była albo za słaba kampania informacyjna, albo po prostu się bali, albo też było za daleko do tych punktów szczepień, co często się zarzuca, że do punktów szczepień było równie daleko jak do punktów wyborczych na przykład, nie? Tak, jest w tym dużo racji zdecydowanie. No generalnie kampania szczepień, może tak kończąc ten wątek, nie przebiegła aż tak dobrze, jak administracja Bidena sama oczekiwała. Oczywiście ten poziom szczepialności jest niezły, jeżeli sobie spojrzymy na statystyki Stanów Zjednoczonych, ale jednocześnie, jeżeli przyjrzymy się aktualnym liczbom zakażeń średniej tygodniowej, ale przede wszystkim liczbie zgonów, za którą odpowiadają w większości niezaszczepieni, no to ta sytuacja pandemiczna i skutkująca właśnie gospodarczą, to jest taka pętla, bo ponownie obawiam się, że w Stanach Zjednoczonych dojdzie do jakichś stanowych lockdownów albo choćby częściowego zamykania gospodarek, utraty pracy przez różnych obywateli, ale znowuż obawiam się, że to mniejszości będą bardziej potraktowane gorzej, w tym sensie, że są raczej właśnie zajmują stanowiska, które w takich sekcjach gospodarek, które będą szły pierwsze do zamknięcia. Pewna pętla, która będzie no jeszcze bardziej negatywnie działać. Bidenowi będzie coraz ciężej podejmować kolejne działania ratunkowe, bo ile można? Jak bardzo już teraz mówi się w tym momencie, kiedy Joe Biden próbuje przepchnąć pakiet infrastrukturalny, pakiet pomocy społecznej, który ma na lata zmienić politykę amerykańską, niedoraźnie na parę miesięcy stanowić pomoc dla Amerykanów, ale ma jednak ją kształtować przez parę najbliższych lat. Już teraz demokraci tacy jak Joe Manchin w Senacie czy Kyrsten Sinema, którzy są bardziej centrowi, wskazują na to, ile można zadłużać Stany Zjednoczone, jak bardzo możemy pozwalać sobie na powiększanie długu publicznego. Trzeba ograniczać te działania, trzeba rozważyć to, co robimy. I oczywiście Republikanie będą chcieli to wykorzystywać już teraz, mimo że do wyborów połówkowych, jak wcześniej już wspomnieliśmy, jest jeszcze ponad rok. Republikanie już wskazują na inflację jako problem Joe Bidena, bo ona oczywiście jest widoczna i już amerykańska administracja o niej informuje, ale jeżeli jest widoczna teraz i pomimo szczepień w Stanach Zjednoczonych nie widać perspektywy, by Stany Zjednoczone się uchroniły przed czwartą falą, ona raczej już wybuchła i kolejne miesiące będą tylko bardziej tragiczne, no to skutki gospodarcze na pewno też Stany Zjednoczone odczują, w efekcie czego potrzebna będzie znowu doraźna pomoc, a w efekcie czego, jeżeli Amerykanie dostaną pomoc w postaci gotówki czy pewnych ulg, które pozwolą im tę gotówkę zatrzymać, a jednocześnie gospodarka zostanie w jakimś stopniu odmrożona i będzie próbowała się odkuć, kolokwialnie mówiąc, to niestety inflacja raczej nie będzie spadać, tylko dalej rosnąć. Ja myślę, że Ameryka daje nam pretekstów do rozmów i tematów, że na każdy z nich moglibyśmy nagrać osobny podcast. Myślę, że po tej dawce wiedzy i też dziękuję za tę wiedzę, właśnie na tym wątku zakończymy. Mam nadzieję, że też spotkamy się za kilka miesięcy, aby sprawdzić, na ile właściwie te wnioski, ekspertyzy się sprawdziły. Będziemy patrzeć na Amerykę i dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. Moim gościem był Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Dziękuję uprzejmie. Mikołaj Wąski-Teperek. Odsyłam oczywiście też na kanał na YouTubie Niepoprawny Dyplomata. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrowienia dla wszystkich.